Witajcie na kanale Po prostu Kuchnia. Dzisiejszy przepis: surówka kapusty pekińskiej. Zapraszam do oglądania oraz subskrybowania mojego kanału. Potrzebujemy pół główki kapusty pekińskiej, jeden średni por biała część, jedną większą marchewkę, jedno jabłko, jedną łyżkę majonezu, półtorej łyżki jogurtu naturalnego gęstego, najlepiej typu greckiego, 2-3 ząbki czosnku, 2 łyżki koperku, sól oraz pieprz do smaku. Na początek zajmijmy się kapustą pekińską. Kapustę należy pokroić drobno, odkrajając białe części. To nam nie będzie potrzebne. I takie kawałki, paseczki pokrojone kapusty przekładamy do miski. Gdy kapustę już pokroiliśmy, odłóżmy ją i zajmijmy się porem. Pora przekrajamy na pół. Wykroimy w pół plasterki. Przekładamy pora do miski z kapustą. I miskę odkładamy na bok. I teraz ścieramy marchew na tarce o grubych oczkach. Startą marchew również przekładamy do miski z kapustą i porem. Miskę odstawiamy. Zostało nam jeszcze jabłko, które należy też zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Gdy już starliśmy jabłko, również je przekładamy do miski. Miskę na chwilę odkładamy i zajmiemy się sosem. Tu już mam wymieszany sos, niestety zapomniałam włączyć kamery. Mam tutaj jogurt, majonez, czosnek oraz pół łyżeczki soli i 1/3 łyżeczki pieprzu. Wszystko wymieszałam i teraz dodaję do tego koperek. I również mieszam. Nasz sos jest gotowy. Teraz należy go przełożyć do naszej surówki. Przemieszajmy warzywa, jeszcze bez sosu. I teraz dokładam nasz sos. I należy wymieszać. Jeśli widzimy, że mamy za mało majonezu czy jogurtu, należy go dodać. Sprawdźmy smak, czy potrzeba soli albo pieprzu. Ja dodam jeszcze trochę pieprzu i ponownie przemieszam. Próbuję. Moja surówka gotowa. Teraz należy ją przełożyć do miski, której będę podawać. Przekładam moją surówkę do mniejszej miski. Moja surówka jest już gotowa. Wstawiam ją teraz do lodówki na minimum 1 godzinę, aby przeszła wszystkimi smakami. Surówka już gotowa. Można ją podawać. U mnie dzisiaj ziemniakami i kotletem mielonym pieczonym w piekarniku. Link do kotletów znajdziecie w opisie filmu. Jeśli podobał Ci się ten przepis, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał i nie zapomnij o dzwoneczku, aby nie przegapić kolejnych przepisów. Dziękuję!